Pochwalony Jezus Chrystus, gorąco Was witam w kolejnym dniu naszego życia. Skoro wstaliśmy, to znaczy możemy Bogu oddać chwałę, ucieszyć się Jego obecnością i do tego Was bardzo zachęcam. Dzisiaj Ewangelia mówi o rozeznawaniu i to o rozeznawaniu trudnym. Posłuchajcie, o zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Jezusa. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. Pan Jezus czyni konkretne dobro, uzdrawia, kładzie ręce, ludzie przemieniają swoje życie, zaczynają w Niego wierzyć, a kolejnego dnia idzie na modlitwę i słyszy w sercu, rozpoznaje wolę swojego Ojca, że ma iść dalej. Nie ma zostawać przy tych ludziach, gdzie dzieją się wielkie rzeczy, tylko ma iść dalej. To jest bardzo nieoczywiste. Przypomina mi to moment, jak Paweł i Sylas byli w więzieniu. Więzienie się otworzyło cudownie w interwencji Bożej, a oni rozpoznali, że mają w tym więzieniu zostać. I namówili wszystkich do tego, żeby więźniowie zostali w otwartym więzieniu. Wtedy strażnik, zamiast się zabijać, nawrócił się. To jest to większe dobro. Żeby mieć taki zmysł, że to jest wola Boża, to jest bardzo trudne. Ale ciągłe pytanie się Boga o więcej, o krok do przodu. Gdzie dalej iść? Jak dalej iść? To jest niezwykle trudne, mądre. Bądźmy czujni, bo czasem droga, która wydaje się drogą oczywistą, to nie jest droga dla nas. Może być drogą dla wielu. Drogą, którą ludzie idą ku zbawieniu. Ale pytanie jest, jaka jest dla mnie droga? Droga, którą Bóg mnie osobiście chce prowadzić. To nie musi być ta droga, którą jasno tutaj wszyscy widzą. To może być droga przez chaszcze. To może być droga, która jest gdzieś mocniej pod górkę. To może być droga naokoło. Ważne, żeby to była Twoja droga, moja droga, którą Pan nam pokazuje i na której widzimy światło dla nas. Zachęcam, żebyśmy tak spojrzeli na nasze życie, na różne wydarzenia. Bóg ma swoją wolę dla Twojego życia, bo Cię kocha. Błogosławię Wam na piękny dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dużo dobra niech się dzieje. Zapraszam, żebyście podzielili się Zoomem. Dajcie go na WhatsAppa, dajcie go tak, żeby wysłać go do najbliższych, pokazać, że w ten sposób zaczynacie dzień i budzicie serce, budzicie nadzieję. To się może też dokonać w Waszych bliskich. Zachęcam, żeby na początku roku szkolnego, kiedy wracamy po wakacjach do jakiegoś rytmu nowego, żeby podzielić się Zoomem z innymi, niech to będzie dobre i wzmacnia innych, aby mieli uśmiech od samego rana. A teraz pomódlmy się teledyskami mocnym duchu. Mamy dwa do wyboru, możemy kliknąć i dalej być jeszcze w klimacie obecności Bożej. Do zobaczenia.